święta Zmartwychwstania Pańskiego, czyli święta paschalne, to święta, które nawiązują do Paschy, czyli do przejścia, do wyjścia. Wyjścia narodu wybranego z Egiptu. Tak jak pamiętamy z Księgi Wyjścia, w tę noc, kiedy naród wybrany wychodził z Egiptu, Bóg nakazał mu spożyć Paschę, zabić paschalnego baranka, jego krwią pokropić odrzwia. Właśnie w czasie Paschy dokonuje się nowe przejście, przejście Jezusa Chrystusa, to przejście ze śmierci do życia, przejście, które nazywamy zmartwychwstaniem. Dlatego też na tę pamiątkę w Wielką Sobotę święcimy w Kościele pokarmy. Przynosimy do poświęcenia chleb, przynosimy mięso, wędliny, przynosimy sól, przynosimy jajka. Święcimy na pamiątkę Paschy, wyjścia Izraela z Egiptu, ale również święcimy na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa i tej Paschy, którą Chrystus spożył wraz ze swoimi apostołami w czasie ostatniej wieczerzy, a później na pamiątkę tych wszystkich spotkań z Chrystusem zmartwychwstałym, które także dokonywały się przy stole. Święcimy chleb, który jest pamiątką Chrystusa obecnego w chlebie, w Eucharystii, w chlebie żywym. Święcimy mięso, wędliny na pamiątkę paschalnego baranka, którego również Jezus spożywał wraz z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Święcimy jajka, które są znakiem nowego życia, bo przecież święta zmartwychwstania to święta życia, święta zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzę wszystkim, abyśmy zasiadając do wielkanocnego posiłku w swoich rodzinach, pośród najbliższych, abyśmy dzieląc się jajkiem, abyśmy dzieląc się święconym, rzeczywiście doświadczyli w głębi naszych serc tej wielkiej radości, która płynie ze świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Radości zwycięstwa. Niech Chrystus Zmartwychwstały zwycięża w nas, w naszych sercach, w naszych rodzinach.